Cześć dziewczyny, witajcie w nowym odcinku serii DIY. Dzisiaj przychodzę do Was z fajną, naprawdę fajną, pomysłową rzeczą. Mowa tutaj o rzeczy pielęgnacyjnej, bardzo oryginalnej, którą same możecie zrobić w domu. I mało tego, możecie tą rzecz podarować bliskiej osobie i będzie to naprawdę, naprawdę oryginalny prezent, z której ta osoba będzie na pewno zadowolona. Mowa tutaj o żelkach do pielęgnacji ciała, żelkach myjących, żelkach rozświetlających. Naprawdę to jest fenomenalny pomysł, także koniecznie zostańcie ze mną do końca, jeśli chcecie wiedzieć, jak wykonałam taką żelkę. I do zrobienia naszych myjących, rozświetlających żelek będziemy potrzebować dwa opakowania żelatyny spożywczej. Dobrze by było, żeby ta żelatyna była przeznaczona również do deserów, ponieważ wydaje mi się, że ona mniej śmierdzi niż ta żelatyna tylko i wyłącznie do mięs. Nie wiem, może to jest moje złudzenie takie, ale wydaje mi się, że ta do deserów będzie lepsza. Dwa opakowania. Będziemy również potrzebować żel. Dobrze by było, żeby ten żel miał jakiś kolor. Ja mam tutaj, widzicie, taki czerwony żel, bo w zależności od tego, jaki będziecie mieć kolor żelów, taki będzie kolor Waszych właśnie tych żelek do pielęgnacji ciała. Ja mam taki różowy. No, możecie wybierać spośród, naprawdę jest duży wybór tych żeli, także wybierzcie swój po prostu ulubiony. Będziecie również potrzebować jakichś drobinek rozświetlających. Może to być jakiś brokat, byle nie za duży, bo później, żebyście się nie świeciły jak choinka, ja używam takiego pigmentu sypkiego z Kobo, żeby po prostu dodać odrobinę do naszych żelek, żeby ładnie rozświetlić ciało. I oczywiście wrzątku, ale to za chwilę wszystko Wam pokażę, także co, zaczynamy. Zacznę od tego, że we wrzątku rozpuszczę dwa opakowania mojej żelatyny do całkowitego rozpuszczenia. Ta żelatyna musi się po prostu calutka rozpuścić, także mieszamy, cały czas mieszamy, żeby mieć jednolitą konsystencję, żeby nic na dnie nie pływało, żadne granulki tej żelatyny. I do tego, słuchajcie, wlewamy tak na oko tego Waszego żelu ulubionego, no nie wiem. Powiem Wam, że mogą to być 3 łyżki stołowe. Ja to robię teraz na oko, jak widzicie, wlewam wszystko na oko. No i oczywiście wszystko mieszamy. I teraz jest ten moment, że dodajemy naszych drobinek rozświetlających. Również nie przesadźcie z tymi drobinkami czy z tym Waszym brokatem, żeby po prostu nie świecić się jak choinki po wyjściu właśnie z prysznica czy z wanny, bo oczywiście będziemy się tymi żelkami później myć. Dlatego odrobinę tych żelek. No i teraz bierzemy sobie jakieś formy. Ja mam formy, widzicie, tutaj takich babeczek. Najlepiej, żeby to były formy silikonowe, bo niestety te papierowe, no wam się rozpadną. Ta masa jest gorąca, także musicie mieć coś silikonowego. Nie wiem, może to być też szklanka, czy jakaś filiżanka. Także wlewamy sobie tą naszą jeszcze płynną masę do tych foremek. I teraz dajemy nasze foremki na około pół godziny do lodówki. Tak, myślę, że to było pół godziny, zanim one mi stężały. Ta masa musi być naprawdę twarda, no nie, może to jest złe słowo, ale musi być naprawdę dobrze ścięta. Także no naprawdę poczekajcie sobie te 30-40 minut, żeby być pewnym, że już nasza masa jest ścięta i jest odpowiednia. No i wyjmujemy nasze gotowe babeczki, żelki do kąpieli. Zobaczcie, są świetne. Naprawdę, naprawdę to jest coś oryginalnego, co same możecie zrobić w domu. I oczywiście małym, niskim nakładem finansowym zrobiłam coś fajnego, co może być też idealnym prezentem dla bliskiej osoby, jeśli zapakujecie to w jakiś ładny słoiczek. Zobaczcie, jak idealnie nam te żelki myją ciało, one się pienią, no po prostu fenomenalne, pachną przepięknie. Także mam nadzieję, że ten mój przepis powtórzycie w domu i mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak było, zostawcie koniecznie mi kciuka do góry, będzie to dla mnie mobilizacja do kręcenia jeszcze innych DIY, jeszcze więcej pomysłów dla Was, które możecie wykorzystać dla siebie czy dla bliskiej osoby. Piszcie koniecznie na dole w komentarzach, czy ten przepis Wam wyszedł, czy używacie tych żelek i czy Wam się po prostu podobało. To co, żegnam się z Wami, dzięki bardzo, buziaki, trzymajcie się, pa pa. Ona również do deserów, ponieważ wydaje mi się, że ona mniej śmierdzi niż ta żelatyna tylko i wyłącznie do mięs. Nie wiem, może to jest moje złudzenie takie, ale wydaje mi się, że ta do deserów będzie lepsza. Dwa opakowania. Będziemy również potrzebować żel. Dobrze by było, żeby ten żel miał jakiś kolor. Ja mam tutaj, widzicie, taki czerwony żel, bo w zależności od
od tego, jaki będziecie mieć kolor żelów, taki będzie kolor waszych właśnie tych żelek do pielęgnacji ciała. Ja mam taki różowy, no możecie wybierać spośród, naprawdę jest duży wybór tych żeli, także wybierzcie swój po prostu ulubiony. Będziecie również potrzebować jakichś drobinek rozświetlających, może to być jakiś brąz, jak widzicie, wlewam wszystko na oko. No i oczywiście wszystko mieszamy i teraz jest ten moment, że dodajemy naszych drobinek rozświetlających, również nie przesadźcie z tymi drobinkami czy z tym waszym brokatem, żeby po prostu nie świecić się jak choinki po wyjściu właśnie z prysznica czy z wanny, bo oczywiście będziemy się tymi żelkami później myć, dlatego odrobinę tych żelek. No i teraz bierzemy sobie jakieś formy. Ja mam formy, widzicie tutaj, takich babeczek. Najlepiej, żeby to były formy silikonowe, bo niestety te papierowe, no wam się rozpadną. Ta masa jest gorąca, także musicie mieć coś silikonowego. Nie wiem, może to być też szklanka, czy jakaś filiżanka. Także wlewamy sobie tą naszą jeszcze płynną masę do tych brokat, byle nie za duży, bo później, żebyście się nie świeciły jak choinka, ja używam takiego pigmentu sypkiego z Kobo, żeby po prostu dodać odrobinę do naszych żelek, żeby ładnie rozświetlić ciało. I oczywiście wrzątku, ale to za chwilę wszystko wam pokażę, także co, zaczynamy. Zacznę od tego, że we wrzątku rozpuszczę dwa opakowania mojej żelatyny do całkowitego rozpuszczenia. Ta żelatyna musi się po prostu calutka rozpuścić, także mieszamy, cały czas mieszamy, żeby mieć jednolitą konsystencję, żeby nic na dnie nie pływało, żadne granulki tej żelatyny. I do tego, słuchajcie, wlewamy tak na oko tego waszego żelu ulubionego. No nie wiem, powiem wam, że mogą to być 3 łyżki stołowe. Ja to robię teraz na oko. Cześć dziewczyny, witajcie w nowym odcinku serii DIY. Dzisiaj przychodzę do was z fajną, naprawdę fajną, pomysłową rzeczą. Mowa tutaj o rzeczy pielęgnacyjnej, bardzo oryginalnej, którą same możecie zrobić w domu. I mało tego, możecie tą rzecz podarować bliskiej osobie i będzie to naprawdę, naprawdę oryginalny prezent, z której ta osoba będzie na pewno zadowolona. Mowa tutaj o żelkach do pielęgnacji ciała, żelkach myjących, żelkach rozświetlających. Naprawdę to jest fenomenalny pomysł, także koniecznie zostańcie ze mną do końca, jeśli chcecie wiedzieć, jak wykonałam taką żelkę. I do zrobienia naszych myjących, rozświetlających żelek będziemy potrzebować 2 opakowania żelatyny spożywczej. Dobrze by było, żeby ta żelatyna była przez nasz foremek. I teraz dajemy nasze foremki na około pół godziny do lodówki. Tak, myślę, że to było pół godziny, zanim one mi stężały. Ta masa musi być naprawdę twarda, no nie, może to jest złe słowo, ale musi być naprawdę dobrze ścięta. Także no naprawdę poczekajcie sobie te 30-40 minut, żeby być pewnym, że już nasza masa jest ścięta i jest odpowiednia. No i wyjmujemy nasze gotowe babeczki, żelki do kąpieli. Zobaczcie, są świetne. Naprawdę, naprawdę to jest coś oryginalnego, co same możecie zrobić w domu. I oczywiście małym, niskim nakładem finansowym zrobiłam coś fajnego, co może być też idealnym prezentem.